Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 215 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 126. Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono między poganami: wielkodusznie postąpił z nimi Pan. Wielkodusznie postąpił Pan z nami, staliśmy się radośni. Odmień nasz los, o Panie, jak strumienie w ziemi Negeb. Którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew. Z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy. W księdze Hioba, rozdziałach od 9 do 11, Hiob wyraża swoją bezradność wobec Bożej Wszechmocy i nieskończonej mądrości, przyznając, że nie ma człowieka, który mógłby się spierać z Bogiem. W rozdziale 10 Hiob wylewa swoje serce przed Bogiem, pytając, dlaczego cierpi mimo swojej niewinności. W odpowiedzi Sofar, trzeci z przyjaciół, twierdzi, że Hiob musi być winny i zasłużył na jeszcze większe cierpienie, nawołując go do pokuty i oczyszczenia swojego życia. Wówczas zabrał głos Hiob i rzekł: istotnie, ja wiem, że tak jest. Jak człowiek może być przed Bogiem prawy? Gdyby się ktoś z nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysłem mądry, a potężny mocą. Któż mu się sprzeciwi, a ocaleje? Przesunie on góry, choć one nie wiedzą, kto je wywraca w swym gniewie. On ziemię porusza w posadach, tak iż się trzęsą jej filary. Słońcu daje rozkaz, a ono nie wschodzi. Na gwiazdy pieczęć nakłada. Trudno z nim wojować. On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach. On stworzył niedźwiedzice, Oriona, Plejady i strefy południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy jego dziwów. Oto przechodzi, ale go nie widzę. Mija, ale go nie dostrzegam. Porywa, któż mu zabroni? Kto mu powie, co czynisz? Bóg gniewu swego nie cofa. Ugięli się przed nim pomocnicy Rachaba. Niewinny musi ulec. Jakże ja zdołam z nim mówić? Jakich dobiorę słów wobec niego? Choć słuszność mam, nie odpowiem, a przecież błagać będę o litość. Jeśli zawołam, czy mi odpowie? Nie mam pewności, czy głos mój słyszy. On, który w burzy na mnie naciera, bez przyczyny mnoży moje rany. Nawet odetchnąć mi nie da, tak mnie napełni goryczą. O siłę chodzi? To mocarz. O sąd? To kto mnie pozwie? Choć jestem prawy, usta mnie potępią, chociaż bez skazy winnym mnie uznają. Czy jestem bez skazy? Nie znam sam siebie, odrzucam swe życie. Równy los wszystkich. Na jedno wychodzi, więc rzekłem: prawego z występnym on zniszczy. Gdy nagła plaga zabija, z klęski niewinnych on szydzi. Ziemia wydana w ręce grzesznika, jej sędziom zakrywa on oblicza. Jeśli nie on, to kto właściwie? Bez celu płyną dni. Szybsze me dni niźli biegacz, uciekają, nie zaznawszy szczęścia. Mkną jak łodzie z sitowia, jak orzeł, co spada na żer. Gdy powiem, zapomnę o męce, odmienię, rozjaśnię oblicze, drżę na myśl o cierpieniu. Wiem, że od winy mnie nie uwolnisz. Szeol czeka. Jeśli jestem grzesznikiem, po cóż na próżno się trudzę? Choćbym się w śniegu wykąpał, a ługiem umył swe ręce, umieścisz mnie tam, na dole. Brzydzić się będą mną szaty. Nie ma obrońcy u Boga.
bo on nie człowiek, by mu odpowiedzieć: razem się udajmy do sądu. Czy jest między nami rozjemca, co rękę położy na obu? Niech zdejmie ze mnie swą rózgę i strachem mnie nie napełnia, bym mówić zdołał bez lęku. Skoro tak nie jest, zostaję sam z sobą. Moja dusza wstręt czuje do życia. Lamentowi nad sobą dam upust. Odezwę się w goryczy mej duszy. Nie potępiaj mnie, powiem do Boga. Ujawnij mi, o co spór ze mną wiedziesz. Przyjemnie ci mnie uciskać, odrzucać dzieło swoich rąk i sprzyjać radzie występnych? Czy oczy twoje cielesne lub patrzysz na sposób ludzki? Czy dni twoje są jak dni człowieka, jak wiek mężczyzny twe lata, że szukasz u mnie przestępstwa i grzechu mego dochodzisz? Jestem dziełem twych rąk. Choć wiesz, że winowajcą nie jestem, nikt mnie z twej ręki nie wyrwie. Twe ręce mnie ukształtowały i uczyniły razem dokoła, a chcesz mnie zniszczyć? Wspomnij, że ulepiłeś mnie z gliny i w proch mnie znowu obracasz? Czy mnie nie zlałeś jak mleko i jak serowi zsiąść się dałeś? Odziałeś mnie skórą i ciałem. Utkałeś mnie z kości i ścięgien, życiem i łaską mnie obdarzyłeś. Twa troska strzegła mego tchnienia, a chcesz się znęcać nade mną. Choć to ukrywasz w swym sercu, wiem, że to zamierzałeś. Tyś mnie pilnował, czy zgrzeszę, i od winy mnie nie chcesz uwolnić. Biada mi, gdybym zgrzeszył, choć sprawiedliwy nie podniosę głowy. Syty pogardy niedolą pojony. Pysznego mnie złowisz jak lew. Na nowo na mnie swą wszechmoc okażesz. Postawisz mi świeże dowody. Gniew swój umocnisz powtórnie. Sprowadzisz nowe zastępy. Niech odetchnę. Czemu wywiodłeś mnie z łona? Bodajbym zginął i nikt mnie nie widział, jak ktoś, co nigdy nie istniał, od łona złożony do grobu. Czyż wiele dni moich? Zaprzestań. Odsuń się ode mnie. Niech trochę rozjaśnię oblicze, nim pójdę, by nigdy nie wrócić do kraju mroków i cienia śmierci, do kraju ciemnego jak noc, do cienia śmierci i do bezładu, gdzie świeci ciemna noc. Wówczas zabrał głos Sofar Znaamy i rzekł: czyż nie dostanie odprawy gaduła, a wymowny człowiek ma słuszność? Czy mężowie zamilkną, słysząc brednie, na to, że szydzisz nie ma być nagany? Rzekłeś: nauka moja czysta, niewinny jestem w twych oczach. Lecz gdyby Bóg przemówił i usta do ciebie otworzył, ujawnił ci tajniki mądrości, bo trudne nad wyraz są do pojęcia, poznałbyś, że Bóg zapomniał część twojej winy. Czy dosięgniesz głębin Boga, dotrzesz do granic doskonałości Wszechmogącego? Wyższe nad niebo, co zrobisz? Głębsze niż Szeol, czy zbadasz? Powierzchnią dłuższe od ziemi i szersze nawet od morza. Kiedy przechodzi, nakłada więzy, woła na sąd, kto go powstrzyma? Bo sam zna ludzi podstępnych, widzi zło, nie skupiając uwagi. Człowiek nierozumny nabywa rozumu, a źrebie onagra przeradza się w człowieka. A ty, jeśli skłonisz swe serce i rękę do niego uniesiesz, jeśli zło na twych rękach, odsuń je, nie dopuść w namiocie twym grzechu. Wtedy czoło podniesiesz bez skazy. Staniesz się mocny, nie będziesz się lękał. Cierpienie twe pójdzie w niepamięć, jak deszcz miniony je wspomnisz. Życie wzejdzie jak blask południa, mrok się przemieni w poranek. Pełen nadziei, ufności, odpoczniesz bezpiecznie strzeżony. Nikt nie zakłóci spokoju, a wielu ci będzie schlebiało. Lecz oczy występnych osłabną. Nie znajdą dla siebie schronienia. Ufność ich to wyzionąć ducha.
W Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 7, wersety od 31 do 50, Jezus krytykuje niewiarę pokolenia, które odrzuca zarówno Jana Chrzciciela, jak i jego samego. Następnie podczas uczty w domu faryzeusza Szymona grzeszna kobieta obmywa Jezusowi nogi łzami i wyciera je włosami, za co Jezus przebacza jej grzechy, pokazując, że wielka miłość wynika z wielkiego przebaczenia, co wzbudza oburzenie u obecnych. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel. Nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy. Je i pije, a wy mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.